Łukasz Kotur. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo 24 i to właśnie dziś, 8 kwietnia, proszę Państwa, już za nami. Inauguracja cyklu m.in. Bike Maratonu 2017 roku w ramach projektu Superbieg 2017 na ziemi dolnośląskiej. Moim i Państwa gościem dziś w studio jest pan Maciej Grabek, współorganizator wspomnianego projektu Superbieg 2017. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Macieju, data tutaj nieprzypadkowo, bo Państwu można śmiało powiedzieć, że już tak tradycyjnie przygotowujecie takie imprezy dwudniowe. Przede wszystkim zachęcacie dolnoślązaków, turystów, wrocławian do tego, aby biegać na świeżym powietrzu. Dlaczego akurat taka forma rekreacji i sportu? Żyjemy w świetnym regionie. Dolny Śląsk jest naprawdę pięknym miejscem. Warunki mamy, tak? Warunki mamy. Od 17 lat organizujemy cykl Bike Marathon, a do tego cyklu od 2 lat dołączył cykl Superbieg, czyli mamy coś dla rowerzystów i coś dla biegaczy. I połączyliśmy to w jeden weekend. I tak jak dzisiaj właśnie inauguracja sezonu w Minkini, gdzie wystartowało ponad 2000 osób na rowerach, tak jutro w tej samej Minkini, w tym samym miasteczku sportowym zapraszamy wszystkich biegaczy do inauguracji cyklu Runners Superbieg, czyli cyklu imprez biegowych, gdzie staramy się połączyć biegi uliczne z górskimi, bo w cyklu są różne biegi, raz uliczne, raz górskie. No właśnie, Minkinia to przecież asfaltowe drogi, prawda? Tak, tutaj jest jak zawsze w ramach cyklu Superbieg półmaraton lub dziesiątka i możemy się naprawdę decydować do ostatniej chwili, nie trzeba się deklarować, można 10 minut przed startem, w zależności od tego, jak się czujemy, chcę dzisiaj, biegnę półmaraton, dam radę, mam zły dzień, źle się wyspałem, biegnę dziesiątkę. Taką możliwość mają właśnie biegacze w ramach całego cyklu. I Minkinia inauguruje ten sezon biegowy w naszym cyklu i właśnie jest półmaraton i dziesiątka ze startem i metą punktualnie o godzinie 11 w Minkini. Powiedział Pan o tych walorach Dolnego Śląska. Jeżeli popatrzymy na Minkinię, w ogóle na nasze okolice, to na pewno będzie malowniczo, ale czy trasy biegu są szybkie, wolne, czy też w takich kategoriach Państwo patrzycie na to, co się dzieje z tą organizacją? Minkinia jest szybką trasą. Jeśli ktoś chce sprawdzać swoje życiówki i próbować je polepszać, to rzeczywiście ten półmaraton, trasa półmaratonu jest atestowana, także można sobie te czasy notować, zapisywać i porównywać do ubiegłych lat czy do innych półmaratonów. W przeciwieństwie na przykład do półmaratonu jeleniogórskiego, który już za miesiąc 1 maja, gdzie tam trasa jest jednak dosyć wymagająca, górzysta i już takich rekordów życiowych na takiej trasie, myślę, jest dosyć ciężko je uzyskać, jakieś lepsze. Natomiast Jelenia Góra jest piękna widokowo, bo wybiegamy z miasta, biegniemy bieg z widokiem na górę, takie hasło jest. No tak, sama biegniemy koło Sosnówki, przez Staniszów wracamy, także bardzo, bardzo ładnie. Natomiast wracając do Minkini, to rzeczywiście szybkie trasy, asfaltowe trasy, także dobre na takie wiosenne przebieżki. Pojawiła się także Jelenia Góra, Sosnówka, a zatem okolice. Biegi w takim razie prawie, proszę Państwa, miejscami przez las. Rzeczywiście w tle Karkonosze i cała Kotlina. Gwarantowane świeże powietrze. Z tą pogodą jeszcze teraz, kiedy patrzymy już z perspektywy zbliżającego się lata, bywa różnie, ale w sumie nie o to chciałem zapytać. Czy też Państwa ideą, kiedy wybieraliście terminy właśnie na ten Superbieg roku 2017 i te poprzednie edycje, to jest ten taki moment przełomowy, kończy się zima, teraz już wiosna, temperatury na pewno na plusie, z tymi opadami to różnie, no ale czy to jest właśnie też dobry moment i Państwo też myślicie w takich kategoriach, żeby zacząć już budować tą formę właśnie w tym momencie? Tak, to znaczy z punktu widzenia biegaczy rzeczywiście można powiedzieć, że takie półmaratony czy maratony wiosenne, to głównie chodzi o temperatury. Jakby dla dużych biegów ulicznych te terminy takie wakacyjne, letnie, przy dużych upałach, jest trudno o dobre czasy, trudno w ogóle się biega w dużych upałach, dlatego większość imprez w Polsce, na świecie jest wiosna, początek wiosny, przełom wiosna-lato albo jesień, tak jak te właśnie duże maratony, chociażby wrocławski czy poznański. Myślę, że to co my proponujemy, to na otwarcie sezonu w ramach cyklu Superbieg mamy 3 biegi uliczne, bo zaczynamy od Minkini. Za 2 tygodnie mamy na ziemi opolskiej Zdzieszowice piękny bieg wokół Góry Świętej Anny. I 1 maja 5. półmaraton jeleniogórski. Natomiast później za chwilę automatycznie przechodzimy w ramach tego samego cyklu w biegi górskie, gdzie zapraszamy do Polanicy Zdroju, gdzie zapraszamy do Bielawy, do Świeradowa Zdroju. Czyli zapraszamy na półmaratony i biegi na dystansie 10 km, które są biegami już typowo terenowymi, górskimi, gdzie w tym lesie, w cieniu troszkę można powiedzieć jest chłodniej i one się odbywają już praktycznie do finału, który jest w pierwszy weekend października.
gdzie nas rok temu zaskoczył padający śnieg z deszczem, ale to okazuje się, że dla wytrwałych sportowców nie jest jakiś wielki problem. Więc w takim cyklu próbujemy też przekonać rzesze osób biegających po ulicach do tego, żeby spróbowali swoich sił w górach. Jest to trochę większy wysiłek, ale widzimy po ubiegłym roku, że mnóstwo osób, które nigdy by się nie odważyło biegać w biegach terenowych, bo tam amplituda i suma przewyższeń jest zdecydowanie większa jak przy biegach ulicznych, jednak podjęło to wyzwanie i mieli tą satysfakcję, że pokonali swoje pierwsze kilometry, pierwsze biegi w terenie, a widoki i wrażenia z biegów terenowych są zupełnie inne, jak się wbiega na Wielką Sowę, czy na Stuki Zerski, czy na inne przełęcze, gdzie panoramy i widoki na krajobrazy otaczające są przepiękne, to zupełnie jest inne bieganie niż biegi uliczne. Te warunki, o których Pan powiedział, z pewnością dla biegaczy zabrzmi jak po prostu zachęta, ale rozumiemy, że oferta jest tak naprawdę kierowana do wszystkich, bo i całe rodziny, nawet z dziećmi, chętnie biorą udział. Tak, aktywny weekend, w ramach którego jest i Bike Marathon, i Superbike, to jest bardzo szeroki projekt. Dzisiaj mieliśmy w takich wyścigach dla maluchów 3-4-letnich 120 dzieci na starcie, z opieką dziadków, babci, wujków i całych rodzin i z emocjami jeszcze większymi jak u tych zawodowców. Podobnie będzie się jutro działo w biegach. Oczywiście biegi są dla wszystkich, bo ja uważam, że dystans 10 km to taki, można powiedzieć, przeciętnie biegający, zaczynający przygodę z biegami człowiek jest w stanie pokonać. 21 to już trzeba być do tego przygotowanym, ale również będą biegi dla dzieci na zdecydowanie krótszych dystansach, kilkuset metrowych. Także można powiedzieć, to taki sportowy piknik w takim pozytywnym znaczeniu, z miasteczkiem sportowym, z różnymi atrakcjami, z muzyką, sceną, dekoracjami, z takim zapleczem dookoła jakby imprezy, gdzie można przyjść, odpocząć, popatrzeć, pokibicować, podopingować. Także to taka impreza, myślę, dla całych rodzin. Zanim, panie Macieju, zapytamy tak naprawdę, czy zapisy jeszcze wciąż trwają, to chciałem jeszcze właśnie zapytać o tą otoczkę, bo jak popatrzymy na państwa działalność, to wam również towarzyszy największy w Polsce cykl maratonów MTB, tak zwany Bike Marathon. To właśnie sobota, czyli dzień dzisiejszy, jest poświęcona temu wydarzeniu także? W większości przypadków tak. Często też mamy to połączone, tak jak w czerwcu, Bike Marathon jest połączony z wyścigiem Mai Włoszczowskiej, naszej znakomitej wicemistrzyni olimpijskiej. Staramy się zawsze, żeby to był właśnie taki układ sobota rowery, niedziela bieganie. Coraz częściej trafiamy z tym, myślę, dobrze, bo przyjeżdżają całe rodziny właśnie takie rowerowo-biegowe, że mąż lub żona ściga się na rowerze, a następnego dnia odwrotnie drugi partner bierze udział w biegach. A mamy też takich uczestników, co się zdarzy również jutro, którzy dzisiaj startowali na rowerze, a jutro pobiegną półmaraton. Ale to już wytrwali, że tak powiem, zawodnicy. Także to, myślę, jest świetny pomysł na to, żeby w jednej miejscowości, w ramach jednego takiego całego weekendu, a przyjeżdżają uczestnicy naprawdę z całego kraju, od Białegostoku przez Trójmiasto, żeby dla nich zaproponować taki fajny, aktywny wyjazd na Dolny Śląsk. Przyjeżdżają najczęściej w piątek po południu, przychodzą do biura zawodów, wyjeżdżają w niedzielę po biegach i mile spędzają czas. Rzeczywiście miejscami całe gminy są do Państwa dyspozycji i dobrze, od Jeleniej Góry przez Wałbrzych, a nawet przez wspomniany Świeradów i tak dalej. To powiedzmy w takim razie o tych zapisach, a także o tym, czy należy uiścić opłatę startową. Jak to od strony organizacyjnej, logistycznej również wygląda? Tak, oczywiście wszystkie informacje są na stronie superbieg.pl, ale jeszcze dzisiaj, czyli w sobotę 8 kwietnia, czekamy na wszystkich uczestników do godziny 20 w biurze zawodów w Miękini. Na boisku sportowym, w namiotach specjalnie oznakowanych, można przyjechać, się zarejestrować, odebrać numer startowy, pakiet startowy. Zawsze staramy się, żeby to były atrakcyjne pakiety startowe. Opłata startowa wynosi, można powiedzieć, jest stała, niezależna i do dnia imprezy wynosi 50 zł, czyli jest, wydaje mi się, dosyć nieduża. Dodatkowo raz na sezon się kupuje numer z chipem, on kosztuje 10 zł. I z tym numerem biegamy cały sezon. Wszystkie 10 edycji w ramach cyklu Superbieg. I na bazie... No tak, bo punktacje do generalki można też... Dokładnie. I wiele osób ma szansę w tej generalce na naprawdę dobre miejsca, bo wystarczy pokonać 5 z 10 edycji, żeby być branym pod uwagę w klasyfikacji generalnej. A już jutro od 8.30 do 10.30 zapraszamy do biura zawodów. Jeszcze na pół godziny przed startem można wpaść i zadecydować i zgłosić się do biegu.
W takim razie do tego zaproszenia również się przyłączamy. Wiemy, że podczas tego cyklu Superbieg w każdej edycji również towarzyszy Państwu tak zwane miasteczko sportowe. No właśnie, to również miejsce, żeby zasiągnąć opinii specjalistów z szeroko rozumianej branży biegania. Tak, dokładnie. Podobnie jak dzisiaj przy Bike Maratonie, tak jutro przy cyklu Superbieg jest takie miasteczko. Będą między innymi jutro wykonywane takie badania foot fitting, czyli naszych stóp. Będą bezpłatnie wykonywane dla wszystkich uczestników. Będzie można sobie zanalizować, dobrać wkładkę odpowiednią do buta, bo to jest problem dla wielu biegaczy. Później się okazuje, że ktoś tam ma pronację, supinację, neutralną nogę. To już takie dosyć specjalistyczne terminy, ale rzeczywiście to bardzo ważne dla biegaczy. Dobry buta, dobry wkładek do buta. W ramach miasteczka sportowego jest oczywiście cała infrastruktura gastronomiczna, pasta party dla zawodników na mecie. Są przygotowane atrakcje dla dzieci, młodzieży bezpłatnie. Jest takie miasteczko z różnymi historiami typu bungee, trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane i tego typu historie. Także naprawdę można przyjechać całą rodziną i spędzić przyjemnie niedzielę. Jutrzejsze oba biegi startują właśnie we wspomnianą niedzielę ze sportowego kompleksu przy ulicy Sportowej w Miękini. Panie Macieju, chciałem jeszcze zapytać, jak pan widzi podejście Wrocławia Dolnoślązaków właśnie do samego biegania. Jak to przez te wszystkie lata ewoluowało, kiedy Państwo zaczynaliście, a w jakim punkcie jesteście teraz? No generalnie trzeba przyznać, że od 3-4 lat nasze społeczeństwo całe, a pewnie i dolnośląskie, i wrocławskie, przestało uprawiać sport z pilotem przed telewizorem i z kanałami sportowymi i ruszyło się aktywnie do udziału w imprezach, do biegania, do jeżdżenia na rowerach, do biegania na nartach w naszych Jakuszycach świetnych. I to bardzo cieszy, bo naprawdę imprezy, które robimy, są dla wszystkich. To nie są imprezy dla zawodowców. Tam oczywiście w pierwszych sektorach staje jakaś znakomita czołówka, natomiast impreza jest amatorska. Dzisiaj w bike maratonie w tym Miękini myślę, że wystartowało około 700 osób z Wrocławia. To co pokazuje, jak dużo osób jest w stanie, pomimo niesprzyjającej pogody, wziąć rower, kask i przyjechać na dosyć trudne, wymagające trasy, które tam wytyczyli. Przyciąga ta kolarska sobota i niedziela. To dokładnie. Też nośne hasło. Dokładnie tak. Także w biegach, biegów w kalendarzu rocznym, biegów takich w Polsce jest 5000 zarejestrowanych. Polaków biega, szacuje się, nie wiem, kilkaset tysięcy, a może już nawet kilka milionów. Wiadomo, że to są różnego rodzaju biegi, od takich na 2 kilometry czy na przysłowiową milę, do maratonów, ultramaratonów, jakichś super hardkorowych biegów w górach, ale to pokazuje, jak dużo ludzi naprawdę zaczęło myśleć o aktywnym trybie życia, o tym, żeby się zdrowo odżywiać, żeby zadbać o swoją sylwetkę. I teraz po tym sezonie najczęściej zimowym wychodzimy z fitness klubów i zaczynamy brać udział w imprezach rowerowych, biegowych, triatlonowych, etc. I to bardzo cieszy, bo jakby zmieniło się zupełnie podejście do życia i do spędzania wolnego czasu. Ja z takich ciekawostek powiem, dosłownie miesiąc temu wróciłem z takiego niewielkiego zgrupowania w Hiszpanii rowerowego, gdzie praktycznie co 10 km na drogach hiszpańskich spotykaliśmy grupy głównie z Polski. Ludzi biegających, triatlonistów, rowerzystów i to świetnie. No to pokazuje, jak bardzo Polacy jakby się aktywizują. I ja myślę, że te wszystkie biegi, szczególnie te duże, masowe, wrocławskie maratony, półmaratony, będą się na pewno rozwijały, będzie coraz więcej ludzi w tym biegało, no i oczywiście w naszym cyklu Superbieg. O projekcie Superbieg na bieżący rok 2017 opowiadał dziś współorganizator wspomnianego wydarzenia, pan Maciej Grabek. Bardzo panu dziękuję za te informacje i to wszystko w tej rozmowie Echo24. Już na teraz żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.